Hej kochani, dziś mam dla Was zupełnie inny film. Będzie dużo, dużo DIY, dużo produkcji własnych kosmetyków oraz kilka porad na opakowania. Wchodzę na ich stronę i patrzę, że mają bardzo dużo opakowań. I na początku pomyślałam, po co mi tak naprawdę opakowania do kosmetyków, przecież mam w domu jakieś tam własne, ale zaczęłam coraz bardziej oglądać stronę i zobaczyłam, że mają też stronę polską, bo oni działają w różnych krajach. To jest ogólnie firma zagraniczna, ale mają właśnie różne podstrony w różnych krajach, w różnych językach. I pomyślałam, że będę mogła w końcu zrealizować moje marzenie, mój film, taki wielki film o DIY, DIY kosmetycznym i opowiedzieć Wam trochę na ten temat. I pozamawiałam sobie, słuchajcie, różne opakowania, będę Wam dziś opowiadać i zdradzać receptury i dam Wam kilka pomysłów. Zacznijmy od samej strony. Można tam zamawiać hurtowo, jeżeli macie na przykład firmę, nie wiem, chcecie produkować kosmetyki, zająć się profesjonalnie produkcją własnych kosmetyków, możecie u nich zamówić opakowania do swoich kosmetyków. Znajdziecie tam opakowania wszelkie, od opakowań perfum do opakowań na przykład, nie wiem, takich mniejszych balsamów do ust, nawet typu EOS. Znajdziecie różne, różne opakowania, też takie większe. Tak naprawdę wszelkie kosmetyki, jakie macie w drogerii, dostaniecie u nich opakowania i te opakowania kosztują grosze. Oczywiście, jeżeli kupujecie większe ilości, to wychodzą taniej. Ale możecie też kupować detalicznie pojedyncze sztuki, tak jak ja właśnie tutaj zamówiłam, że z każdego rodzaju mam po jednej, po dwie sztuki i zrobiłam sobie z nimi różne DIY. Także to jest pierwszy pomysł. Jeżeli chcecie zacząć swój biznes, chcecie produkować kosmetyki, czy to takie handmade domowe, tylko dla siebie, czy na sprzedaż i chcecie na przykład zamówić większą ilość, nadrukować to później normalnie w fabryce, ale u nich zamówić opakowania, możecie to zrobić. Możecie oczywiście robić też kosmetyki na prezent, pod choinkę, na jakieś urodziny, imieniny, na różne okazje, na śluby. Tak naprawdę to zależy od Was. Wiem, że jest bardzo dużo osób, które też kupują gotowe mieszanki na różnych stronach i robią swoje kremy, swoje różne kosmetyki, ale różne maseczki też domowe z takich świeżych produktów też można robić. Kosmetyki w stylu tak jak w Lushu. Kolejny pomysł jest taki, że tutaj jest dużo opakowań, które możemy zabrać ze sobą na wyjazd. Czyli na przykład pomniejszone wersje tego, co mamy normalnie. Tego typu opakowania, już tutaj ponaklejałam naklejki, zaraz Wam wszystko pokażę i opowiem. Po prostu przelewamy sobie tutaj różne nasze, nie wiem, perfumy, mleczka, toniki, przekładamy kremy, które mamy i możemy sobie na taki wyjazd jechać. Tutaj jest bardzo dużo takich opcji. Dodatkowo ujednolicenie opakowań ma takie walory bardziej estetyczne, jeżeli chcecie mieć na toaletce podobne produkty w podobnych opakowaniach albo sobie spersonalizować, żeby mieć właśnie jakieś swoje logo, swoje naklejki. Też możecie to zrobić i właśnie wtedy wszystko wygląda jednolicie, pięknie na toaletce. Także tutaj opcji jest bardzo, bardzo dużo. No ale wiem, że nie możecie doczekać się DIY. Przechodzimy do DIY i do moich bardzo prostych przepisów na różne substancje i na różne kosmetyki, których możemy normalnie, bezpiecznie używać. Zastanawiam się, od czego zacząć, może od takiego domowego. Słuchajcie, mam tu takie opakowanie. Opakowanie jest, no widzicie, zwykły atomizer. Możemy tu wlać wszelkie kosmetyki, które po prostu spryskujemy. Możemy też używać w domu do różnej chemii. Możemy tu nawet wlać oliwę i spryskiwać sobie patelnią. Tutaj zastosowań jest bardzo dużo. Ja tutaj wykorzystałam to na taki spray. Znalazłam kiedyś przepis na Pinterestie i chciałam go bardzo wypróbować i słuchajcie, to działa. Zrobiłam spray o zapachu świeżego prania. Tylko na początku Wam powiem, że wszystkie opakowania wyparzyłam, jak tylko je dostałam. Oczyściłam je, wyparzyłam, więc są nowiutkie, czyściutkie, świeżutkie. I teraz jak zrobić taki spray do pomieszczeń o zapachu świeżego prania? Jeżeli lubicie zapach świeżego prania, a chyba każdy lubi, żeby w domu pachniało takim świeżo zrobionym praniem. Wlałam na samo dno, słuchajcie, płyn do płukania prania. Dosłownie troszeczkę, nie wiem, to są może 2-3 łyżki, coś takiego. Dałam też kilka łyżeczek sody. Ona często jest stosowana przy takich właśnie pracach domowych oraz przy naturalnych odświeżaczach powietrza. No i resztę uzupełniłam zwykłą wodą. Woda ciepła, żeby się wszystko rozpuściło. Wstrząsnęłam. No i słuchajcie, możemy rozpylać. I przyrzekam Wam, że to pachnie jak świeże pranie. Możecie to śmiało pryskać też na pościel, na kanapę. Oczywiście nie w jakichś dużych ilościach, żeby Wam się nic nie lepiło, ale tutaj to jest tak rozpuszczone, że spokojnie nic Wam nie będzie. Możecie rozpylać w domu i zapach jest po prostu cudowny. Zapach świeżego prania. Można też dosłownie na deskę do prasowania rozpylić. No zastosowań jest dużo. Gwarantuję Wam, że to działa. Słuchajcie, musicie tego spróbować. Jest to chyba najtańszy odświeżacz powietrza, jaki znam. Możecie zrobić sami. No i tak jak mówiłam, opakowanie dostaniecie u nich. I spokojnie można sobie zmieniać zapachy. Możecie też wlewać olejki eteryczne, jakieś nawet swoje ulubione zapachy albo perfumy, które Wam się nie sprawdziły, rozcieńczyć czy jakieś mgiełki i spokojnie sobie w ten sposób stosować. Także to jest moje pierwsze DIY, uwielbiam, po prostu uwielbiam. I jak widzicie, zrobiłam sobie naklejki, świeże pranie i różne inne. Tutaj postarałam się ozdobić te wszystkie moje kosmetyki, tak wiecie, żeby wyglądały trochę ciekawiej. Kolejny DIY, z którego jestem bardzo dumna, to jest pianka do mycia rąk. I pianka robi no niesamowitą furorę. Odkąd Bath & Body Works wprowadziło pianki,
do mycia rąk, to wszyscy chcą je mieć. Teraz wiem, że jakieś też inne firmy takie drogeryjne wprowadziły, nie wiem czy chyba Palmolive, gdzieś widziałam, Agi chyba pokazywała, gdzieś kupiła. Kiedyś rozmawiałam z jedną właśnie firmą kosmetyczną, oni mówili, że to opakowanie do pianek jest po prostu o wiele droższe niż zwykłe opakowanie do żelu do mycia rąk. Także jeżeli chcecie zrobić swój żel do mycia rąk, to jest nic prostszego. Przy takim opakowaniu typu pianka wlewacie na dno odrobinę płynu do kąpieli. Najtańszy jaki macie płyn do kąpieli, taki zapach jak Wam się podoba. Ja wlałam cudowny płyn do kąpieli z Balea, który kosztował jakieś grosze, nie wiem, euro czy dwa. Wlewacie dosłownie na dno i uzupełniacie wodą. Oczywiście trzeba to rozmieszać, wstrząsnąć. I gwarantuję Wam, że to działa. Ta pianka działa. Zobaczcie. Możemy się myć pianką, możemy myć nią ręce. Jest bardzo delikatna, pachnie po prostu, pachnie obłędnie. Także słuchajcie, polecam Wam. Kupcie sobie opakowanie, ozdóbcie po swojemu i możecie mieć swoją piankę do mycia rąk. Nie musicie wydawać, nie wiem, 30 zł bawem Body Works. Możecie spokojnie zrobić to samemu po kosztach, taniutko. Kolejne opakowanie, które wykorzystałam, które zamówiłam sobie ze strony, to jest takie opakowanie na różne sera, kremy. Możecie sobie tu przełożyć właśnie swój produkt, taki do codziennej pielęgnacji lub nawet do ciała, czy jakiś olejek właśnie do takiego opakowania. Opakowanie z pompką, jak wiecie, ja uwielbiam opakowania z pompką i wszystko bym przełożyła do pompki. I tutaj jeden sobie w ten sposób obkleiłam, a w drugim, słuchajcie, zrobiłam make-up, tutaj zresztą jest napisane make-up i zrobiłam tu po prostu własny krem BB. Nie musicie kupować swojego kremu BB, wystarczy odrobina fluidu, nawet takiego za ciemnego, wystarczy go trochę rozcieńczyć kremem. Ja to zrobiłam w proporcji 1:1, czyli wlałam tyle samo podkładu co tego kremu. Użyłam też kremu z filtrem, więc to będzie taki krem BB od razu z filtrem. Wymieszałam i nakładamy tu pompką. Kolor mi wyszedł spoko, także jestem bardzo zadowolona, można to ze sobą zabrać na wyjazdy. Pojemność jest zdecydowanie mniejsza niż taki zwykły, ciężki, możecie to zabrać do samolotu. No i na lato jest lepszy krem BB niż zwykły, ciężki podkład. Możecie w ten sposób też jakby zużyć podkłady, które są dla Was zbyt ciężkie, robią efekt maski i tak jak mówiłam, zbyt ciemne. Po prostu rozcieńczyć sobie swoim ulubionym kremem z filtrem. Bardzo przydatne, polecam te mniejsze opakowania. Przejdźmy teraz do masek, bo z maseczkami miałam tutaj świetną zabawę. Najpierw maska, którą też odkryłam gdzieś na YouTubie. Maska z kurkumy i to jest maska, która przeciwdziała trądzikowi. I wybrałam tutaj takie przepiękne, kryształowe opakowanie. Tak naprawdę jest to opakowanie od kremu. Możecie oczywiście przełożyć swój ulubiony krem, jeżeli Wasz krem ma niezbyt ładne opakowanie. Naprawdę tandetnym plastiku, brzydkim opakowaniu możecie sobie spokojnie przełożyć do takiego pięknego, kryształowego opakowania i śmiało postawić na toaletce. Ja sobie tutaj zrobiłam maseczkę i maseczka kurkumowa, maseczka oczyszczająca, tylko uważajcie, bo ona barwi i trzeba dobrze później umyć ciepłą wodą buzię, zetrzeć ręcznikiem, żeby nie zostały ślady, ale faktycznie działa. Jest to maseczka przeciwtrądzikowa i na wągry, na wszystkie niedoskonałości, które macie. I maseczkę możecie trzymać kilka dni w lodówce. Żeby ją zrobić, wystarczy oczywiście kurkuma, czyli ta żółta taka przyprawa, którą możemy normalnie barwić ryż lub jakieś inne orientalne dania. Kurkuma, do tego jogurt, najlepiej grecki, naturalny jogurt, do tego troszeczkę miodu, wymieszamy to i mamy taką papkę i tą papką masujemy sobie najpierw całą twarz albo te obszary, które mamy właśnie z trądzikiem, z niedoskonałościami. Później zostawiamy sobie tą papkę na twarzy i następnie zmywamy ciepłą wodą i przecieramy ręcznikiem, żeby nie zostawić śladów. Jak mówiłam, maseczkę możecie trzymać kilka dni w lodówce. Słuchajcie, ja jakoś zawsze zrobię za dużo tych kosmetyków, później muszę to wyrzucać, a to jest marnotrawstwo, także spokojnie możecie sobie przełożyć to do opakowania i używać, wygląda poza tym ślicznie. Pamiętajcie tylko właśnie, żeby trzymać w lodówce. Druga maseczka to jest, słuchajcie, maska, którą kiedyś obiecałam Wam, że zrobię i robię ją w końcu. To jest maska owsiana, którą kiedyś miałam z The Body Shopu w oryginale i zrobiłam ją już w takim dużym opakowaniu, jak widzicie, ozdobiłam sobie tutaj strzałkami. Takie opakowanie możecie śmiało wykorzystać na przykład do peelingów do ciała lub do twarzy, do soli, jeżeli chcecie zrobić komuś prezent, właśnie jakieś sole do kąpieli, pomieszane z kwiatami, z różnymi olejkami eterycznymi, no zastosowań jest dużo. Ja zrobiłam maseczkę do twarzy, też na bazie jogurtu i tutaj użyłam jogurtu naturalnego, płatków owsianych, wsypałam mniej więcej połowę, to są właśnie płatki owsiane i do tego miód i odrobinę oliwy, oliwa po to, żeby to się wszystko łatwiej pomieszało i złączyło i mieszałam i dodawałam do momentu, żeby uzyskać taką właśnie bardzo gęstą pastę, tak żeby się trzymało to na naszej buzi. Słuchajcie, to jest cudowna maseczka, jak widzicie, już używana przeze mnie wczoraj, świetna, nawilżająca, też bardzo dobrze oczyszczająca, możecie sobie z nią zrobić taki peeling i w The Body Shopie zapłaciłam za nią około 50 zł, możecie sobie zrobić taką za grosze sami i trzymać ją w lodówce i jest naprawdę cudowna i używać ją nawet cały tydzień, jest to naturalny kosmetyk.
bez żadnych konserwantów, bez żadnych sztucznych dodatków. Bardzo polecam, opakowanie jest świetne i też bardzo szczelne, możecie śmiało trzymać w lodówce, także polecam, to jest mój ulubiony kosmetyk. Kolejny kosmetyk taki do pielęgnacji podpowiedziała mi Krecia i faktycznie świetnie się sprawdza. Są płatki z zieloną herbatą pod oczy, bardzo proste do zrobienia. Wykorzystałam do tego takie troszeczkę mniejsze pudełko, też dobrze zakręcane. Trzymamy to też w lodówce, żeby oczywiście płatki były bardziej chłodzące. Możecie też to zrobić z zwykłą herbatą, z białą herbatą, możecie tutaj zrobić to z aloesem, z sokiem aloesowym, z kwasem hialuronowym, jeżeli macie kupiony kwas hialuronowy. Zastosowań jest bardzo dużo, możliwości jest dużo. Ja zrobiłam właśnie z zieloną herbatą, bo taką herbatę lubię pić najbardziej. Najpierw przygotowałam sobie takie sitko do zaparzania herbaty. Delikatnie wysypałam z jednego woreczka herbaty całą zawartość właśnie do tego sitka i zalałam wrzątkiem. Zostawiłam do ostygnięcia w tym opakowaniu. Z pozostałych torebek rozłożyłam je i wycięłam sobie właśnie takie płatki pod oczy, po prostu na taki kształt płatków. No i następnie, jak już herbata mi przestygła, już cała herbata była zimna, wyjęłam sobie to sitko i wyrzuciłam herbatę, włożyłam tutaj płatki, zakręciłam, włożyłam do lodówki na noc i słuchajcie, efekt jest taki, że mamy schłodzoną herbatę, kładziemy sobie pod oczy. I to jest, słuchajcie, świetne DIY na rozjaśnienie cieni pod oczami, na rozjaśnienie worków. Ten materiał się nie rozmiękka, bo jak wiecie, to są po prostu woreczki do herbaty, także o to się nie musicie martwić, że to się rozerwie, tak jak zwykły, na przykład zwykła chusteczka. To możecie śmiało przyłożyć, posiedzieć tak z 15 minut, 20 i będziecie mieć rozjaśnione cienie pod oczami. Dziękuję Ci, Krecia, bardzo za ten przepis, moim zdaniem jest świetny i naprawdę musicie go wypróbować. W następnym opakowaniu zrobiłam swój idealny olejek do ciała. I tutaj po prostu dolałam swoje ulubione olejki, jakie miałam. Jeden pachniał bardzo ładnie, drugi miał drobinki. Dodatkowo dorzuciłam tu jeszcze sporo brokatu. No i taki jeszcze pyłek, który kiedyś dostałam w Laszu, taką próbkę. On też ładnie pachnie i ma bardzo takie delikatne drobiny. Słuchajcie, na skórze wygląda on idealnie. Przelałam właśnie do takiego pojemnika z pompką, więc nic mi się tutaj nie wyleje. Zrobiłam taką ilość, jak potrzebowałam. Tutaj możecie robić właśnie dowolne ilości, większe, mniejsze. To jest świetna rzecz na prezent. I widzicie, tutaj dzięki tym olejkom zastosowanym i pyłkowi ma takie delikatne różowo-brązowe zabarwienie. Ma też złote drobiny, brokat. Ma piękny zapach od innych olejków. I jest to naprawdę mój ulubiony olejek teraz do ciała. Pachnie obłędnie, na skórze wygląda ślicznie. Rozświetla tą skórę, no. Cudowny kosmetyk naprawdę, także zachęcam Was do robienia swoich własnych olejków. Są czasem kosmetyki, które nam się nie sprawdzają, ale można je wymieszać z innymi i zrobić po prostu swoją mieszankę. A olejki się ze sobą świetnie łączą i są naprawdę dobre dla naszej skóry, więc polecam. Kolejne opakowanie jest takie, tutaj możecie oczywiście przelewać swoje mgiełki zapachowe, tak tylko Wam tutaj pokazowo zrobiłam, ale faktycznie zrobiłam też kilka takich mniejszych jakby próbek swoich zapachów, które można zabrać ze sobą na wyjazd. Tutaj mam na przykład takie mleczne opakowanie. Przelałam tutaj swoje perfumy. Tutaj tak samo w tym mniejszym. Takie już znacie na pewno z perfumerii. Bardzo poręczne. Dostaniecie też opakowania typu Travalo. Też tutaj gdzieś miałam, w tym momencie nie mam pod ręką. O wiele, wiele taniej niż oczywiście w sklepie, bo Travalo ma po prostu jakieś astronomiczne ceny, a samo opakowanie jest bardzo tanie, jak możecie się na stronie przekonać. Co do perfum, mam też tutaj, tak jak Wam pokazywałam na początku, opakowania do standardowych perfum. Możecie sobie zamówić właśnie prototypy, jeżeli chcecie produkować swoje perfumy. Takie właśnie szklane opakowania. One są już troszeczkę droższe, ale i tak kosztują grosze w porównaniu do tego, co dostaniecie w sklepie. Albo możecie sobie właśnie, jeżeli Wasza butelka perfum Wam się nie podoba, możecie sobie do takiej przelać. Jeżeli chodzi o kosmetyki do ciała, to mam też opakowanie z pipetką, na które też nakleiłam sobie taką fajną naklejkę. W ciemnym kolorze, w ciemnym szkle. Szklana pipetka i to jest opakowanie na olejki lub na jakieś substancje, które nie mogą stać na słońcu. Najlepiej przechowywać właśnie w ciemnych opakowaniach. I przelałam sobie po prostu z mojego dużego olejku, który był za duży, żeby gdzieś go ze sobą zabrać. Po prostu ogromne opakowanie, też podobne, ale właśnie kilka razy większe. Przelałam sobie mój ulubiony olejek do tego opakowania i spokojnie mogę to zabrać gdzieś ze sobą na wyjazd bez targania tego dużego olejku. Tutaj możecie mieszać swoje ulubione olejki, robić sera do twarzy, różne inne kosmetyki, także takie też dostaniecie. Jeśli chodzi o olejki, to kolejnym bardzo fajnym kosmetykiem jest własna witaminowa oliwka do paznokci. I taką sobie tutaj zrobiłam też w takim ciemniejszym opakowaniu, ale aptecznym. Możecie zrobić swoją własną oliwkę taką odżywczą do paznokci i do skórek.
żeby je odżywić. Naprawdę tanio, nie musicie wydawać na to dużo kasy. Wystarczy, że wlejecie tu swoje ulubione olejki. Może to być olejek jojoba, może to być olej oliwa z oliwek, może być olejek awokado, olejek arganowy, olejek rycynowy. No jakie chcecie olejki, zrobić swoją ulubioną mieszankę takich olejków, które właśnie będą działać na wasze paznokcie. I do tego dodać witaminy, po prostu normalne witaminy rozkruszone. Wszystko to najlepiej rozkruszyć albo w moździerzu, albo na przykład ja to robiłam końcówką widelca. Rozgniotłam to wszystko i macie swoją własną odżywczą oliwkę, możecie to oczywiście dodać jakiś zapach do tego i smarujecie to na swoje paznokcie, wcieracie i to naprawdę działa. Mówię wam, że widziałam takie testy na YouTube, dziewczyny pokazywały już na dłuższą metę, takie rzeczy naprawdę działają, tylko trzeba codziennie nakładać i paznokcie wtedy rosną jak szalone, skórki są odżywione, więc takie rzeczy też można robić. Mam tutaj, słuchajcie, bardzo znany już wam na pewno trik, jeżeli chodzi o ratowanie zbitych cieni. Właśnie to mi się ostatnio zrobiło z cieniami mła, po prostu zleciały mi na ziemię i się zbiły. Możecie też tak ratować pudry, bronzery, róże, wszystkie kosmetyki prasowane. I na stronie znajdziecie właśnie opakowania na cienie lub na jakieś inne róże, bronzery i tak dalej. Opakowania wyglądają tak, puste. Też możecie je dowolnie ozdobić. To też jest dobre przy produkcji własnych cieni. Jak uratować taki cień? Wystarczy, że włożycie właśnie do opakowania, rozkruszycie go na drobny mak, chyba że już jest rozkruszony na drobny mak. Następnie dolewacie kropelkę alkoholu, na przykład wódki lub jakiegoś innego alkoholu, spirytusu. Kropelkę, dwie, robicie z tego pastę. Ugniatacie to wszystko razem. Alkohol po prostu łączy to z powrotem. W międzyczasie możecie oczywiście tutaj dodać jakiś brokat. Ja tak zrobiłam, że podosypywałam tutaj różnych brokatów, żeby uzyskać inny efekt. Pamiętajcie, że to musi być brokat kosmetyczny, a nie taki do dekoracji. I następnie staramy się odsączyć ten alkohol, czyli przykładamy papierowy ręcznik kilka razy. Na koniec możemy jeszcze przyłożyć przez ręcznik monetę, żeby to wszystko dobrze ugnieść i zostawiamy to wszystko do wyschnięcia. I zrobiłam tutaj dwa cienie, zrobiłam właśnie ten złotawy z drobinkami. Do tego cienia z mła dodałam jeszcze więcej drobin brokatu i drugi, który zrobiłam, jest tęczowy, bo chciałam spróbować właśnie. Wiecie, jest teraz ten trend na te wszystkie rozświetlacze, róże i cienie tęczowe, więc zrobiłam swój własny. I uważam, że wyszedł mi przepiękny, także naprawdę można robić własne kosmetyki. Oczywiście z cieni, które wam się rozkruszyły, znudziły, nie podobają, nie chcecie ich używać, a chcecie je wykorzystać w inny sposób. Zrobimy sobie teraz zbliżenie. Zobaczcie, tu jest ten pierwszy cień właśnie z drobinami, z brokatem. Bardzo napigmentowany. Tęczowy. Wyszedł tak. Można oczywiście wymieszać kolory razem. I już... Wow, jaki ładny! Zobaczcie, jaki mi tęczowy kolor wyszedł. Widzicie, jak połyskuje? Naprawdę będę go używać. Można go właśnie albo wymieszać, albo używać kolorów osobno i tworzyć własne mieszanki. Także uważam, że naprawdę coś cudownego. Można naprawdę wykombinować coś niepowtarzalnego, czego nie dostaniecie w sklepie. Muszę wam powiedzieć, że z tych cieni jestem niesamowicie dumna. Cieszę się, że mi tak pięknie wyszły i pamiętajcie, żeby nie wyrzucać pękniętych cieni, zawsze możecie je przerobić i właśnie przełożyć w takie opakowanie, wygląda to po prostu świetnie. Na stronie znajdziecie wszelkie opakowania typu EOS albo makaroniki. Ja widziałam w jakiejś koreańskiej marce właśnie makaroniki i strasznie mi się podobało. Dostaniecie też opakowanie na zwykłe szminki. Tutaj też ładnie ozdobiłam. I teraz wam po kolei opowiem, a jeszcze na błyszczyki, tutaj też mam. Po kolei wam opowiem o tych kosmetykach. Zacznę najpierw od peelingu. Słuchajcie, peeling do ust to jest kosmetyk, na który trochę szkoda wydawać kasę. Ja zawsze kupuję te peelingi z Lasha, kupiłam też Jeffree Star. No są dosyć drogie, powiem wam szczerze, żeby zapłacić za cukier troszkę olejków, to jest to trochę dużo. Zrobiłam więc swój własny peeling do ust i było to bardzo, bardzo prosto. Zrobiłam peeling kokosowy, ale czerwony, więc... Niesamowity, pachnie obłędnie. Wystarczy, że weźmiecie oczywiście cukier, dużą ilość cukru. Tutaj musi być więcej cukru niż pozostałych składników i cukrem będziemy ten peeling cały czas zagęszczać. Na początku weźcie sobie dwie łyżeczki cukru. Wzięłam też łyżeczkę wiórków kokosowych, bo chciałam, żeby ten peeling był właśnie kokosowy. Wzięłam odrobinę oleju kokosowego i oliwy z oliwek, żeby to wszystko fajnie połączyć. Dodałam też odrobinkę barwnika spożywczego, to oczywiście jest opcjonalne. Możecie sobie delikatnie też usta zabarwić, a jeżeli będziecie chwilę pocierać, to barwnik wam nie złapie. Także trochę barwnika spożywczego, żeby nadać kolor, to już jest, tak jak mówiłam, opcjonalne. I dodałam też odrobinkę smaku, w tym wypadku takiego waniliowego, więc mój peeling jest naprawdę waniliowo-kokosowy i zaczęłam to zagęszczać cukrem. Mieszałam sobie to wszystko wykałaczką i kiedy pasta była zbyt lejąca, dodawałam sobie po prostu coraz więcej cukru, żeby to zagęścić. Oczywiście on nie jest taki lepki jak te wszystkie peelingi, które możecie kupić. On się bardziej sypie, ale to dlatego, że nie ma w nim żadnej chemii, jest to kosmetyk naturalny, więc polecam wam szczególnie przy tych trwałych pomadkach do ust, do tych, które się tak wżerają w usta. Genialny produkt, taki produkt się nie psuje jakoś szybko, bo jest to cukier i olejki, także może długo postać.
Naprawdę polecam, świetny produkt, możecie zrobić sobie sami. Kolejna rzecz to jest szminka taka w sztyfcie, takie opakowania też dostaniecie na stronie. I przy tej śmince zależało mi, żeby uzyskać taką bardzo brokatową, napigmentowaną szminkę. I wzięłam odrobinę starej szminki takiej do pielęgnacji, której po prostu już nie używałam. Wrzuciłam sobie do pojemniczka, do tego dodałam sobie dużą ilość brokatu i dokładałam kilka razy tego brokatu, żeby ten efekt był bardzo, bardzo taki, żeby ten efekt był taki rzeczywiście intensywny. I dodałam do tego trochę pigmentu z cieni, których nie używałam i uzyskałam taką bardzo brokatową pomadkę. Dodałam też odrobinkę oleju kokosowego, żeby wszystko się ładniej połączyło. Wszystko to rozpuściłam razem w mikrofalówce i kiedy było jeszcze gorące, wlałam właśnie do tego opakowania i uzyskałam naprawdę napigmentowaną, błyszczącą szminkę, która fajnie pachnie olejem kokosowym. Także to jest jeden z pomysłów. Kolejny pomysł jest to taki, żeby przetopić szminki, które Wam się nie podobają lub chcecie przyciemnić. Ja tutaj na przykład do szminki takiej ciemnoróżowej, różowo-fioletowej dodałam więcej czarnego, odrobinę jeszcze pigmentu różowego i wszystko to przetopiłam razem w mikrofalówce i wlałam szybko do opakowania. I uzyskujemy też mocno napigmentowaną szminkę fioletową. Zobaczcie, jaki pigment. Naprawdę mocna, mocna szminka. W takim ślicznym opakowaniu makaroniku. Możecie zrobić dowolne swoje kolory, możecie też zrobić mieszanki, tak jak w przypadku cieni tych tęczowych, możecie zrobić tęczową szminkę. No jest tu możliwości bardzo dużo, a opakowanie jest słodkie. I to jeżeli chodzi o szminki, teraz mój pomysł na tint. I tutaj troszeczkę na pierwszy rzut oka mi nie wyszło. Tutaj użyłam takiego opakowania do błyszczyka. Tu też możecie wlewać olejki, błyszczyki, łączyć błyszczyki, których nie chcecie, lub produkować własne właśnie produkty do ust. Tutaj jest takie standardowe opakowanie z aplikatorem. I co zrobiłam, słuchajcie, to połączyłam różne olejki, które właśnie chciałam używać do ust, żeby odżywić swoje usta i do tego dolałam trochę czerwonego barwnika spożywczego. I to na pierwszy rzut oka się nie łączy, dlatego nazwałam to krwistym tintem do ust i zobaczcie, jak fajnie się ta krew jakby w środku przelewa, jest to naprawdę takie przerażające, fajne na Halloween. Ale faktycznie, kiedy nakładamy to na usta i te drobinki pigmentu zaczynają się rozprowadzać pod wpływem ciepła naszych ust, to uzyskujemy przepiękny efekt i ten efekt jest trwały, bo ten barwnik nam się trochę wżera w usta. Usta mamy nawilżone, więc wystarczy, że sobie ten nadmiar oliwki, olejku zdejmiemy chusteczką i zostają nam właśnie czerwone, takie przygryzione, krwiste usta. Także jeżeli lubicie taki efekt, jeżeli chcecie sami zrobić tint, tutaj też spokojnie możecie się bawić, możecie próbować z różnymi barwnikami, możecie uzyskiwać różne odcienie tintu. Wiecie, że barwniki są tanie, można je dostać w spożywczym za grosze. W różnych kolorach, niebieskie, fioletowe, zielone, jakie tylko chcecie, możecie je mieszać z oliwkami i uzyskiwać właśnie swój własny tint do ust. Także to też możecie zrobić, tutaj też jak widzicie ozdobiłam opakowanie. To jest naprawdę jeden z moich ulubionych filmów, też mi przykro, że koniec, ale ostatni mój przepis, który bardzo fajnie mi się udał i rzeczywiście działa. Jakiś czas temu na YouTubie widziałam sposób na domowo robiony balsam powiększający usta i faktycznie to działa. Słuchajcie, wczoraj nałożyłam to razem z Darkiem, mówię, musisz spróbować, czy to będzie Ciebie szczypało, czy nie. Faktycznie działa. Jest to kosmetyk naturalny, ponieważ jest z wykorzystaniem cynamonu. Tutaj niektórzy też na YouTubie widziałam, że wykorzystywali pieprz kajen, ale tutaj bym uważała z tym pieprzem, papryką i tak dalej. Cynamon jest jak najbardziej okej. Wzięłam, słuchajcie, pomadkę, której też nie używałam, po prostu taki balsam ochronny i rozpuściłam w miseczce z odrobiną cynamonu i oleju kokosowego. Rozpuściłam to wszystko w mikrofali, wymieszałam dokładnie i tutaj trzeba działać szybko, bo wiecie, że w przypadku iOS-a, jak pamiętacie mój film o highlighterze, trzeba szybko nalewać. Także tak jak macie opakowanie, bierzecie sobie górę tego opakowania, zakładacie tą kratkę i tutaj nalewacie swoją substancję. Następnie wkładacie do lodówki lub do zamrażarki, żeby szybciej się zamroziło. I kiedy już się zamrozi, spinacie te dwie części z sobą. Jest taki charakterystyczny stryk. Możecie odkręcić i voilà, macie swój własny balsam. I jak widzicie, mój jest taki brązowy, bo jest tutaj naprawdę dużo cynamonu. Teraz nie będę nakładać, bo mam pomadkę, ale wystarczy właśnie, że będziecie tym pocierać usta. Pachnie obłędnie jak w święta tym cynamonem. Będziecie pocierać, tutaj też cynamon robi taki delikatny peeling. Pocieracie tym usta i po chwili zaczynacie czuć takie mrowienie. I to naprawdę działa. Usta są lepiej ukrwione, są takie powiększone, troszkę opuchnięte i to właśnie daje efekt takiego delikatnego powiększenia ust, jak na przykład macie przy produktach ze sklepu, tylko to jest całkowicie naturalne. Nie polecam zjadać tego, możecie to później zetrzeć spokojnie wacikiem i nałożyć swoją pomadkę, także macie wypilingowane, delikatnie powiększone usta i możecie nałożyć na to każdą pomadkę. To działa,
Polecam tylko przechowywać w lodówce, bo tutaj ten dodatek oleju kokosowego sprawia, że dosyć szybko się rozpuszcza. Zresztą pod wpływem ciepła naszych ust też się rozpuszcza. A samo opakowanie wygląda tak, kosztuje grosze na stronie i możecie robić dowolną ilość EOS-ów w różnych kolorach. Tak samo te makaroniki są w różnych kolorach, także musicie koniecznie sprawdzić na dole. Kochani, i to był mój cały film z DIY. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Ja miałam świetną zabawę przy robieniu tego. Wysłałam mojej siostrze zdjęcia w trakcie i ona mówi, co Ty tam robisz? Co to za rzeczy tam wyprawiasz? Ja mówię, no musisz poczekać jeszcze chwilę do filmu. Uważam, że te przepisy działają. Dajcie mi znać, czy wypróbujecie. Jeżeli tak, to otagujcie mnie na zdjęciach i chcę zobaczyć, co stworzyliście. Możecie oczywiście wykorzystać opakowania, które macie już w domu, nie wyrzucać ich, tylko po prostu nadać im drugie życie, albo możecie sobie zamówić opakowania na stronie. Bardzo Wam polecam, przyszło mi to błyskawicznie i zajęłam się produkcją swoich własnych kosmetyków. To jest niesamowita zabawa, szczególnie z koleżankami. Wam polecam na jakiś wieczór zrobić sobie coś takiego. Kochani, mam dla Was teraz małe wyzwanie. Jeżeli pod tym filmem będzie 40 tysięcy łapek w górę, to robimy od razu nowe DIY, równie fajne. No, także czekam na Wasze kciuki do góry, postarajcie się i jeżeli dobijemy do 400 tysięcy, to od razu nagrywam nowe przepisy, nowe kosmetyki. Do zobaczenia, kochani, w kolejnym filmie. Pa, pa!